Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę elementy robocze do pługów Unii Grudziądz. I tu historycznie zaczniemy od lemiesza starego typu. Wygląda mniej więcej tak w ten sposób. Proste rozwiązanie. I tu mamy lemiesze do typów nowych, Ibis czy Vis. Wszystkich z korpusem typu ZX. Mamy tutaj lemierz produkcji czeskiej Opal Agri. Lemierz jest mocno profilowany. Jak przycisnę tutaj to czoło, to tutaj widać, ile on tu jest wygięty. Wygięcie po dociśnięciu około 6,5 cm. Klienci sobie chwalą ze względu na to, że lekko wchodzi w ziemię. Kolejny lemierz. Produkcja Waryński. Troszeczkę inaczej on wygląda. I jest mniej wygięty, tak? Bo jeżeli go dociśniemy tutaj czołem, to tu mamy około 3 cm. I teraz nakładki. To są lemierze nakładkowe. Oczywiście prawe i lewe. I od najtańszych to mamy Waryński trzyotworowy. Proszę Państwa, Waryński. I tu mamy kolejne trzy, to są produkcji czeskiej Opal Agri. 12 mm grubości, po przekątnej 28 cm. No, w ten sposób 28 cm. Waryński to samo, ma 28 cm. I to jest wersja 12 mm. Następny jest mocniejszy troszeczkę, oznaczony jako P01707, 15 mm grubości. Kolejny to jest z oznaczeniem CZ0125. Dostępne w wersji 12 i 15 mm. I one tu są po ukosie mierząc. To jest 32 cm. Teraz cenowo idziemy dalej. Nakładki tutaj z blachy wypalanej. Tutaj mamy dwie płytki z węglika. A spawywane boki, tutaj troszeczkę czoło, o w ten sposób. Tu widać o laserem palone. Następny, dostępny to znów jest Waryński. Dwie płytki na dole, pełna odkówka. Widać tutaj wypływkę, czyli materiał jest mocno zagęszczony. Jak to z boku wygląda tutaj z czoła. I takie w ofercie mamy dla klientów elementy robocze do pługów Unii Grudziądz, takich jak Ibis czy Vis, wszystkie oparte na korpusie typu ZX. Jeżeli któryś z tych elementów by Cię interesowało, pod prezentacją jest mail i telefon. Można się skontaktować i u nas takie elementy do swojego pługa zamówić. Jeżeli prezentacja się podobała, standardowo łapka w górę, subskrybuj kanał, dzwoneczek. Na końcu prezentacji dołączę jeszcze cennik z promocyjnymi cenami. Jeżeli coś Cię zainteresuje,
zadzwoń lub napisz. I widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć.